Tutaj jak za starych dobrych czasów powinien się pojawić intro i to intro pewnie zostanie dograne, ale witamy Was w podcaście Luźno przy kawie. Odcinek 205, jeżeli dobrze liczę, piąty odcinek ósmego sezonu w starej, dobrej formie audio z tej strony Adam Borodo. A z tej strony Jan Urbanowicz, i jak zwykle nie przy kawie, a herbacie. No Jan przy herbacie, ale ja mam przygotowaną kawę i mam przygotowaną wodę, Janek, więc. Wodę też mam, wodę też trzeba się nawadniać. Tak, woda z soda stream przygotowana, więc tak naprawdę mamy pełne nawodnienie po to, żeby nasze głosy nie uschły i żebyśmy mogli ten podcast jak zawsze z pełnym. W pełnej takiej. Profesjonalizmem. Aż się publiczność zaczęła śmiać, mniej więcej to tak wygląda. Dobra, już przestańcie, dziękuję wam bardzo. Tak, bo słuchajcie... Przypomniał, przypomniały mi się śmiechy z takiego e, dawnego programu jak e, Śmiechu Warte. Oglądałem Śmiechu Warte. To nie oglądał. Nie oglądali ci, którzy są młodsi, ale ci, którzy są starsi, to oglądali. No właśnie, swoją drogą, jak już o tym powiedziałeś, czy no bo to w śmiechu warte tak było i to we wszystkich tych takich candid camera programach, że tak powiem, bo śmiechu warte prowadził pan Droz Drozda? Tak, Tadeusz Drozda. Drozda. Tadeusz Drozda. Tadeusz Drozda i to, posłuchajcie, był program taki, jakich długo nie szukać w amerykańskiej telewizji, czyli kasety, które są wysyłane do telewizji i rzekomo z nich pokazane są te takie naturalne i prawdziwe wypadki, czy ktoś wychodzi tak. na dwór i nieustawione, że tak powiem wypieprza się na lodzie, którego jest bardzo dużo dostatniego ostatniego tygodnia Al albo, albo kot skacze z, na choinkę o, albo kot skacze na choinkę, przewraca tą choinkę jednym słowem i automatycznie ta choinka leci do, tak jest. do ognia, wszystko się zajmuje, to tak jak w tym kawale, mamo, mamo, choinka się pali, nie mówi się pali, tylko świeci, mamo, mamo, ale tak, firmy też się, się świecą. świecą, dokładnie tak, więc te żenujące kawały są i z to było fajne, zawsze pamiętam, to chyba leciało w niedzielę albo w sobotę i rodziną się zasiadało, bo to były takie klimaty tak kiedyś. Takie tak. posłuchajcie dawno temu. Ja nie chcę, żebyśmy byli podcasteksem, którego też można słuchać i wspomnieniach lat 80. i 90., ale mamy trochę z. są o, 90. i 2000. O przepraszam, No to czyli nasz klimat, ale to właśnie taki moment, że się siadało na kanapie e, rodzinnie i to były tylko takie konkretne pory dnia, tak jak teraz e, przebieracie w treściach VOD, przebieracie w treściach podcastowych, gdzie chcecie, jak chcecie. To generalnie siadało się właśnie. I to była, nie wiem, godzina, załóżmy, od 16 tam do którejś. I to był tylko po prostu ten moment, kiedy można było to obejrzeć, nie? Te powtórki gdzieś się powtarzały. Ale wiesz, że Janek wspomina miło te czasy? Ja też. No to były jeszcze takie czasy, gdzie się nawet miło się z rodziną spędzało czas. No właśnie, o, trochę Teraz z... już tak nie ma. Nie, teraz już tak nie ma. Opóźniłeś mi się trochę, ale to nie ma znaczenia. Bo patrzcie, bo my jesteśmy oczywiście nagrywamy, widzimy się z Jankiem. Y... A dobrze mnie w ogóle słychać? Bardzo dobrze cię bo tu Bo mi tu poziomy takie niskie są, ale to... Nie, ja ciebie dobrze po, słyszę... W... Podciągnie się. W słuchawkach cię słyszę, a też tutaj y, na konsoli, że tak powiem, znaczniki dość wysoko lecą. A mi tylko chodzi o to, że ty jak coś powiesz, to po chwili ci się usta otwierają, więc jest to dość dziwne. No, ale... Może jestem brzuchomówcą. Nie pomyślałem o tym, może w Warszawie takie zdolności mają wszyscy, że tak powiem, to tak może być. Ale do czego dążę? My dzisiaj nagrywamy audio i... Stwierdziliśmy ostatnio po takiej krótkiej naradzie, że e, e, lubicie nas oglądać również, co jest oczywiste, ale żeby wzbudzić takie większe zaciekawienie, to te odcinki będą wideo, ale tylko niektóre i takie wybrane będziemy sobie robić. My trochę staramy się wychodzić z formą do was i wracamy do tego, co jest, czyli tej ulubionej formie podcastowej, ale oczywiście niezmiernie tutaj przy tej garstce naszych prowadzących, że tak powiem, którzy są. Więc tak muszę... tym razem będziecie się dłużej zastanawiać, czy tym razem Adamowi urosły włosy, czy nie. Jeżeli dojdziecie do tego live'a, to się nagle wam może okaże, że ja będę miał takie zajebiste afro. I jeszcze loki no loki oczywiście, że tak jeszcze na noc specjalnie będę zaplatał warkoczyki tylko po to, żeby potem zdjąć i mieć taką super bujną, że tak powiem plisowaną, czy jak to tam się ładnie mówi fruwającą w fryzurę lokującą, falującą i tak dalej no to takie ładne trochę było dobrze Janek, pomarzyć dobra rzeczy. No zawsze pomarzyć można, że tak powiem, to jest jedno z lepszych rzeczy, które jest. Czy denerwuje Ciebie ten? Denerwuje Ciebie ten chłód, bo się naprawdę przynikliwiśmy Ja zrobię. Nie pamiętam ostatnio takiej zimy mocnej, żeby tak. Wiesz co? Było zimno. Ja ja mam o, o tyle komfortową sytuację, że posiadam ciepłą kurtkę, yy, którą, yy, do, 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 którą jeszcze jak teraz, jak jest są takie temperatury, jakie są w tym momencie, to praktycznie zakładam na t-shirt. A. Bo ona, ona w teorii jest do minus 20, co okay. prawda. No, do, na minus 20 w t-shirtie w niej nie wyjdę. Ale to nawet nie dlatego, że ogólnie jest z niej zimno, tylko chodzi o to, że wiesz, ten wewnętrzny materiał nawet w tych rękawach, on się po prostu chłodzi też przez tą temperaturę, w związku z czym okay. zimno mi, mi w ręce, ale generalnie kurtka jest spoko, co prawda, jest już totalnie połatana, bo raz mi ją e, rozerwał jeden pies, potem mi rozerwał ją drugi pies, a jeszcze raz zahaczyłem o coś tam i sobie rozerwałem, więc takie łaty mam, a, a krawcowe to są przebiegłe bestie, wiesz, bo one ci nie, e, na przykład nie robią jakiejś hamskiej łaty, tylko powiedzmy, widzą, że w wewnętrznej części podszewki jest jakaś Metka producenta. To oni od, one odszywają tą metkę i przyszywają jako łatę. Wiesz? I to wygląda tak, jakby to firmowo było. Zajebiste. To ja właśnie muszę się wybrać do kogoś, ale jeżeli chodzi o jakieś tam cerowanie, u, potrafię to zrobić. Uczyłem się tego na zpd czyli na technice, czy jak to się tam ładnie nazywało, pracę ręczno-obojętnie, ale technika chyba to się w podstawówce jeszcze nazywało. Uczyliśmy się. zpety to zajęcia praktyczno-techniczne. No właśnie, to chyba rodzice tak mówili, że ZPety. Ja byłem na technice. Więc... Ja miałem ZPT jeszcze. Ja Najpierw miałem ZPT, a potem była technika, faktycznie. Ale jeszcze w pierwszej klasie to były ZPety czy tam w pierwszej, drugiej, trzeciej. No właśnie, mi się wydaje, że to nie były ZPETY w podstawówce 21, do której uczęszczałem razem z moją siostrą, tylko to były chyba po prostu technika. Yy, I tam się nauczyły. Jeszcze plastyka była. No ale plastyka to jest osobna przecież przecież. Tak? A to ja Dobra. nie wiem, bo to. Albo wiesz. zajęcia artystyczne może to się teraz nazywać. Może, Każdy bo mówi wiesz, teraz to trzeba się. takie ładniejsze te nazwy są, a nie tak jak Uchwytliwe u nas. Takie. Takie bardziej, nie? U nas było wiesz, jazda do warsztatu, nie? A nie tam jakieś. <noise> jazda do salonu. Obsługi. Do, do pracowni. Albo do jazda pracowni. do salonu obsługi, nie? Żeby to ładnie było. Dokładnie. Dokładnie. Y nie, bo moja mama zawsze mi, dziękuję, jak słuchasz Mamo to zawsze doskonale wszystko cerujesz, ale a propos dziur, to co powiedziałeś, wkładam dzisiaj rękę do swojej ulubionej kurtki, a ja tam taka dziura, że szukałem rękawiczek, miałem je z tyłu na plecach, bo one podeszły do góry, bo weszło w podszewkę, więc muszę jakoś wyciągnąć tą podszewkę i spróbować to zszyć, nie wiem jak to zrobić. Okej, okay, potrzebowałem chwili, żeby sobie to zwizualizować, bo przez chwilę myślałem, że włożyłeś rękę, szukałeś rękawiczek i nagle zorientowałeś się, że dotykasz się po tyłku. To też, bo kurtka zachodzi za tyłek, więc trochę też poczułem tego, ale jednak one poszły trochę wyżej, te rękawiczki. To... A potem cholera to tylko moja ręka. Kurwa, maśniej to wszystko, akurat, no. No, Byłem zawiedziony, no co mam ci powiedzieć, ale w sumie ja znam siebie najlepiej. Nie? No Z tak. Znamy się do... dogłębnie. Wszyscy znamy się dogłębnie i znamy się najlepiej, tak naprawdę, tak. Dobrze, koniec tego pierdolenia. Przepraszam za wyrażenie. Przejdźmy do rzeczy istotnych. Ale wiesz, swoją drogą to już ten wiek, że trzeba w miarę regularnie badać prostatę. I to zdecydowanie, tak, wprawdzie listopad minął, wąsy już nie trzeba zapuszczać, Janek zapuścił i wąsy, i brodę, i wszystko, że tak powiem, ale tak, regularnie się badajmy, wszystko co się da, badajmy, tak, badajmy ding-donga, który jest między nogami, bo jest on bardzo, bardzo istotny. Do życia. Tak. Janek spoj spojrzał Zgadzam w drugą się. stronę w kamerze, spojrzał, jakoś tak. to dziwnie wyglądało. Dobrze, Janek, to, bo też jest hype, że tak powiem. Ja sobie tutaj zrobię tę Marka, zapytam ciebie, e, Widziałeś hypea, jaki powstał w ostatnim tygodniu, teraz w którym nagrywamy, czyli tutaj w tym pierwszym tygodniu albo drugim już w sumie tygodniu e, tygodniu grudnia. E, hype ostatnio w internecie się pojawił. W tej chwili ma już 10 minut odtworzeń na YouTubie. 100 milionów, przepraszam. W sensie y, zwiastun GTA. Tak, 6. tak, tak, tak. Zwiastun GTA 6. A, Jezus. Jest, jest mi ten zwiastun, bardzo wszystko jedno. Mm, ja wiem, że ty nie jesteś growy. Ale proszę... nie, nie, to nawet nie o to chodzi. Ja po prostu nie jestem, w... nie jestem fanem tej serii. Wiesz, ja w GTA to grałem w jedynkę i w dwójkę, jak był jeszcze widok z góry, a potem to ostatni to była trójka, w którą grałem, stwierdziłem: "E, 3D to do dupy". Już potem w to nie grałem w ogóle. Jakoś ta gra mnie w ogóle nie fascynuje. A to też jest związane z tym, że tam jest otwarty świat. Ja nie lubię otwartych światów. Co do otwartego świata się zgadzam z tobą. Jeżeli na przykład chodzi o nie wiem Strzelanie, tak? Nie wiem, odpalmy jakiś Call of Duty, czy cokolwiek innego. Ten otwarty świat, tak, czy nie wiem, Fortnite, czy cokolwiek innego, obojętnie, tak? Może tutaj źle mówię, nie mój klimat aż taki gry, ale GTA. Od zawsze, że tak powiem, mi się podobało i to ostatnie, w które się zagrywałem i przechodziłem po kilka razy, żeby tylko zobaczyć jaka jest końcówka fabuły, to właśnie było GTA V, które moja kochana małżonka mi kupiła. Pamiętam, któregoś dnia wracając z pracy, mówiłem, że chciałbym sobie GTA kupić, moja żona przyjechała z GTA V do mnie, dała mi to i ja siedziałem, pamiętam wtedy jak znarkotyzowany, po prostu siedziałem i grałem w GTA V. O godzinie 8 rano obciąłem się, że już jest ranek i Hanka, znaczy to była nawet koło szóstej, bo Hanka wstawała do pracy, a ja taki po prostu roztrzęsiono nam ty jeszcze grasz, ja mówię, zajebista zajebiste jest, nie? I ona mówi, dobra, ty idź spać, a ja pojadę do pracy. nie? Wtedy tak wyszło, że no tak. Ale, ok. ale powiem ci, że zwiastun pokazuje, że będzie, no będzie spoko, raczej fani raczej będą zadowoleni. Co prawda jeszcze przyjdzie im na to chwilkę poczekać, ponieważ gra się ukaże w 2025 Wsz roku, jeśli dobrze pamiętam. Tak, wszyscy będziemy już starzej i niedołężni, tak naprawdę. Nie? E, a PCciarze będą musieli poczekać jeszcze trochę, bo znając życie pewnie rok czy dwa później wyjdzie. Oczywiście. E, ale no, nie no, wiesz, jakby nie jestem fanem, ale rozumiem, że ludzie czekają. Ja, ja w całym w tym, w tym zamieszaniu stwierdziłem, że może odkurze. I znowu zrobię podejście do Red Dead Redemption 2, bo kiedyś sobie właśnie też tak czekałem. Kurde, ale będzie fajna gra, ja to wiesz, jeszcze lubię tam westerny i ogólnie klimat dzikiego zachodu. Tak. Więc tak stwierdziłem: "O, pogram sobie". No i tak pograłem sobie, nie wiem, z tydzień. Żona chyba nawet mi kupiła w ogóle na na jakieś Mikołajki, bo to jakoś chyba w grudniu wtedy wychodziło. No, no. I, I ja tak sobie pograłem z tydzień, czy może dwa, i tak stwierdziłem, kurde, nudne to już się zrobiło. W sensie właśnie przez ten otwarty świat trochę. Ale teraz tak sobie stwierdziłem, że chyba sobie zrobię drugie podejście. Nie, ja ci powiem, że, znaczy ja generalnie to już kilka razy wspominałem, ale Zamknięty Świat pod tytułem Platformówka Mario to jest mój świat i bardzo go lubię. Ale jedyna z jednych gier, którą właśnie tak bardzo czekam przy tym otwartym świecie, to jest właśnie to GTA. I fajnie, że to wychodzi. Ja spokojnie poczekam, bo tak jak mówię, ja mam taką sezonowość, kiedy mogę usiąść rzeczywiście sobie pograć tak w te gry, ale. Jak dzieci jadą do dziadków. Na przykład, albo jak stwierdzam, że pieprze i nie robię obowiązków i nawarcia mi się więcej tudusów, ale po prostu stwierdzam, że chcę pograć, ale to wygląda tak, że się przygotowuję. To są tak, jak bardzo mi się podobają te TikToki albo te Reelsy po prostu, które się gdzieś tam pojawiają pod tytułem, że jak wygląda granie w wieku 30, tam 40 lat, nie? Wracasz z pracy, przygotowujesz wszystko, kładziesz sobie jedzenie tam jakiś napój, siadasz na kanapę i kurwa zasypiasz nie? przy intro, które jest w tym. No mniej więcej tak wygląda, albo po 15 minutach wyłączasz. Każdego to trafi, więc jeżeli się śmiejecie w tej chwili w niebo głosy, słuchając podcastu, to uwierzcie nam, że tak będzie tak naprawdę, a może się tak wydarzyć. Do czego dążę? Bardzo mi się spodobało, bardzo fajnie wygląda. To jest zresztą klimat Miami, nie? Fajny klimat Miami, który tak, ja tak, bardzo tak. lubię. Tak, Powrót do Vice City. Dokładnie tak. To Miami, w którym... Znaczy Miami, no. Do, na Florydę, na której ja byłem. I najfajniejsze jest to, ja chyba trafiłem na Diverge'u, e, dlatego też o tym wspominam, bo przy, przeglądając jak różne informacje prasowe na ten temat, sobie na Diverge'u trafiłem, ale nie mogę, bo właśnie szukałem w tej chwili Chciałem tobie wysłać link, ale nie mogę tego znaleźć, ale jest takie fajne porównanie. Z trailera jest kilka takich wstawek, jak e, typ z więzienia z tatuażami, kobieta, która... A jak taka... to wygląda i że to e, była inspiracja na, na, na podstawie autentycznych tak? to, to, faktów. na Twitterze też to widziałem. Zajebiste tak, to, to było. Strasznie mi się to podobało i rzeczywiście tak pokazane, że tak powiem, te ujęcia, nie? Druga kwestia, kupa ludzi się spróło, dlaczego tam generalnie dużo Afroamerykanów jest. No bo tam głównie tyle jest, to. I kurwa, próba odpowiedzi na to pytanie, wszystkim tam generalnie nie trafia tak naprawdę, nie? Ale znaczy, super jest zrobione. W pewnym momencie ktoś w życiu, jak się pojawia trailer, ja trafiłem z rana budząc się, że tak powiem, i przeglądając Twittera. Nagle trafiłem na zdjęcia i patrzę, mówię ekstra. Ktoś potem napisał, że te zdjęcia to są kadry z trailera, które zostały że tak powiem wyciągnięte przez AI, nie? Ja myślałem, że tak gra wygląda. Mówię, co oni odpieprzyli, ale potem trafiłem na to GTA i tak ogólnie wygląda ekstra, że to jest klimat studia, mówiąc tak wprost technologicznie, to jest klimat studia, które działa na swoim silniku, a nie na żadnym Unreal i tak dalej, które rozwija go od lat i to po prostu zawsze, znaczy zawsze, to po prostu wyglądało OK, tak? Tam nie było nie wiadomo czego. Tu chodzi też o to, o tą samą, ten sam element grania, nie? Ja Czekam, pewnie będę, może to już, będzie, to już będzie ten wiek, kiedy czas będzie jeszcze wolniejszy, więc będę mógł rzeczywiście usiąść pograć. Tylko pytanie, czy mój refleks będzie odpowiednio szybki, ale nie ukrywam, że z wypiekami na twarzy oczekuję i śmiałem się po prostu, jak cały internet zamarł. A zresztą chyba. E, poczekaj, ja muszę wejść na Twittera, jak tutaj. Jest... Ja jestem, ja jestem generalnie ciekaw, jak to będzie faktycznie wyglądać gra, bo to ten zwiastun to nie jest, nie jest gameplay, tylko tam. Nie, oczywiście, jakiś, że tak. To jest jakiś tel... film taki koncepcyjny, więc ciekaw jestem, jak to będzie wyglądać, ale ja tak jeszcze z ciekawostek takich e, growych obejrzałem sobie e, film, który wyszedł w tym roku, który nazywa się Gran Turismo. E, jak nie trudno się domyślić, po tytule jest on na podstawie E, znaczy film jest na podstawie prawdziwej historii, ale jest oczywiście tak bardzo dużo takich elementów gry, jest i, i w ogóle na, tak. na motywach samej gry jest. Tak. E, I powiem ci, że myślałem, że będzie taka jakaś totalna szmira, a się naprawdę dobrze bawiłem. Oczywiście jest, to, jest tam dużo głupotek, ale, e, ale tam gdzie ma bawić, to bawi. Poza tym fajnie są takie, wiesz, zaimplementowane właśnie takie elementy gry tego interfejsu całego. Uważam, że jeżeli chodzi o takie, tu robię taki cudzysłów, adaptacja gry, to to wyszło całkiem fajnie i, i naprawdę e, gdzie mają być fajne wyścigi, pokazane to są i Nasza w ogóle racja. naszła mnie ochota właśnie, żeby gierkę odpalić. E, nie, mam gdzieś... co prawda, nie mam co prawda tego najnowszego GTA tej siódemki y, chyba, mhm. ale mam to poprzednie, to, y, to Gran Turismo y, Sport. Ale Więc, ty masz, masz Playkę? Tak, tylko ja mam 4 Pro, ja nie mam piątki. No, 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 no. Bo chciałem kupić piątkę jak wychodziła, ale miała kosztować ileś i nigdy tyle nie kosztowała. A teraz stwierdziłem, że już jak kiedyś będę sobie kupować, bo teraz bardzo mało gram. Wiesz, jak gram no, no się nie dziwię, w jedną grę w jedną grę rocznie, no to tak stwierdziłem, że trochę nie chcę mi się teraz wydawać 3000 na, na konsolę. Tak. Ale może jak, bo teraz wypuściło Sony te Slimy. Piątki, to może sobie jakoś tam e, kupię mhm. po prostu kiedyś. Jak będzie na to, na to będzie przestrzeń finansowa. E, ale wracając na chwilę do tego granyzmu, tak myślę właśnie, żeby sobie może zainstalować i, i pograć trochę, bo dawno w nic nie grałem. Ostatni raz, w co przechodziłem, to był God of War, ten, ten mhm. drugi. Mhm. Mhm. Zresztą ja z tych gier samochodowych to jako, że jedyne Sony grające, jakie miałem, to było PSP, PlayStation Portable. I potem, że tak powiem, zakończyłem na tych swoich elementach grania, jakichkolwiek, tak naprawdę. I wskoczył Xbox i ja potem, że tak powiem, katowałem katowałem Force, tak naprawdę, nie? Forca Horizon. Ja, ja, ja Xboxa też mam, ale, ale on mi zawsze służył głównie do odtwarzania płyt 4K. Yy, no tak, to bo... był tak. Dostęp do, do, do playera. Do twarzacza, tak. Dokładnie bo tak. wiesz co, bo generalnie z gier, które mnie kręcą, to są zazwyczaj po prostu ekskluzywy na Sony. E, e, bo gdybym grał więcej na przykład w te gry, które są multiplatformowe, mhm. to bym pewnie kupił Xboxa. Bo mhm. tam wtedy kupujesz tego Game Passa i tam bardzo dużo gier jest w ogóle dostępnych wiesz, w ramach tego abonamentu. Tak. Ale jednak mnie najbardziej kręcą gry właśnie, które są... E, ekskluzywami na Sony i, i zostałem po prostu przy tym, przy tej konsoli miałem, kiedyś grałem na jedynce sporo, tak jeszcze za dzieciaka czy na PSX-ie tak zwanym potem tam na dwójce to tam u kumpla później miałem trójkę, potem miałem czwórkę a potem sobie kupiłem 4 Pro które jeszcze, jeszcze ciągnie, tylko że ciągnie też dużo kurzu. No zwłaszcza wiadomo. jak wlecą te wirniki, bo przecież to jakby ci lo lotnisko, jakiś ten Są śmigłowiec młody. lądował e tak, tak. z pokoju. Piątka już podobno jest cichsza. Ale tak jak mówię, na razie nie, ma, nie jest to moim priorytetem. Wolałbym sobie szybciej kompa zmienić niż kupować konsolę nową. No i dobrze. Tak to myślę, że to jest... Priorytety trzeba mieć i te priorytety niestety w którymś tam wieku trzeba zachować. Niestety. Ale mam widzę nostalgię mojej żony, która wiecznie opowiada, młodszy nie będziesz. Ale jeszcze wrócę na szybko. A ty masz odpowiedzieć ty też nie. No, nie, nie, nie powiem, że ona zawsze będzie piękna, młoda i bogata. <grym> um, ale um, to, co na, na przykład Bartek Zawisza, czyli nie antyfan um, wrzucił na Twitterze, to mi się bardzo spodobało, bo takie porównanie. Grand Lift Auto um, Grand Theft Auto 5 jakby intro, tak, czy w sensie zapowiedź zwiastun Grand Theft Auto 5 12 lat wykręcił 96 milionów wyświetleń, na co, gran... na co pierwszy trailer GTA 6 w ciągu 8 godzin zrobił połowę wyświetleń, tak, czyli 45 milionów, a w tej chwili to już jest 100 czy tam 100 parę milionów i to jest tak naprawdę w ciągu, nie wiem, 48 czy <laughs> przepraszam czy 60 paru godzin, tak naprawdę, nie? więc no to tak, wiesz, cyferka, cyferka wygląda oczywiście fajnie, tylko pamiętajmy, że ta... ile tam było? 12 lat? 12 10? lat temu, no 12, 12 lat, lat. no to temu. ten YouTube tak jeszcze trochę inaczej działał, więc. No tak, to też prawda, bo to takie y, y, porównanie. A jeszcze jedną rzecz tylko powiem i nagle, że tak powiem, e, monetyzacja z odtwarzania piosenki Tomiego, Tomiego Petiego, Lowy The Long Road, że tak powiem, poszła w górę jak dzika. Bo nagle, że tak powiem, wyciągnięta piosenka i widzę, że to już w streamingach jest number one prawie, że wszędzie, nie? Mm -hmm. No więc... Że on już tantiem nie dostaje, bo odeszło mu się jakiś no. czas temu, ale. A rodzina nie dostaje? Jak to jest z artystami? A możliwe, ale to wiesz. On śpiewał, to co ma rodzina dostawać? No rodzina teraz, że tak powiem. Ja się zastanawiam, co ja zostawię. Zostawię stare odcinki podcastu już na przykawie, tylko że to w tle. No, ty możesz zostawić kredyt do spłacenia. Nie, czekaj, to już też ogarnąłem. Polecam zabezpieczenia, ubezpieczenia, że tak powiem, które zabezpieczają ciebie i twoje dzieci, że tak powiem drogi słuchaczu oczywiście, jeżeli nie je masz. Jak ci się zejdzie, to są takie fajne narzędzia, no chociażby w PZU, że kredyt jest spłacony od razu i dziecko nie wchodzi z kredytem rodziców, że tak powiem, w życie. W ogóle a propos kredytów, to muszę ci powiedzieć, słyszałem jakoś tuż przed naszym nagraniem w zasadzie leciała sobie, leciała sobie audycja w radiu, gdzie był pan e, chyba z jakiegoś banku albo z jakiegoś sklepu, nie wiem, mhm. generalnie coś takiego, i była rozmowa odnośnie zakupów, które teraz większość ludzi będzie poczyniać, czyli zakupy prezentów mhm. na święta. No już no i, poczyniło. No, ale większość ludzi to wiesz, ja wiem, no ja w tym roku nie zrobi tak jak co roku, bo w Wigilię będą sklepy zamknięte, nie, ale co się nie. jeszcze w Wigilię tam jeszcze robią jakieś dodatkowe mhm. zakupy, jak się przypomniało, kurde, starej nic nie kupiłem. I i, I Pan i rozmawiał o tych zakupach, no i oczywiście o okasie, o no i Pan y, bardzo zachęcał y, ludzi, że jeśli y, nie chcą teraz wydać pieniędzy, to niech sobie biorą tam jakieś raty, albo tam pożyczki, nie wiem, jak on to nazywał, ale taki wiesz, że 0%, no i potem można spłacić później. No i jeszcze moja żona była, bo teraz, teraz akurat wyszła, ale tak sobie słuchamy tego i tak, kurde, nie no, super, świetnie, namawiajmy ludzi na pożyczki i tak już ludzie nie mają w ogóle żadnych problemów finansowych w tym kraju, gdzie co druga osoba nie ma oszczędności, to jeszcze pożyczek więcej bierzmy, na pierdy, no tak. po prostu, tak. wiesz, no jest to takie trochę... Trochę a to jest, słabe. Ale to jest kwestia um, kraju rozwiniętego, że tak powiem, rozwijającego się, a już rozwiniętego, gdzie ludzie, że tak powiem, biorą na wszystko, co się tylko daje. Jak ci dają, no to... to a czy raczej... wiesz co, ja a propos, jeśli chodzi o, o raty, no to z rat korzystam, mhm. ale żeby brać sobie takie tradycyjne raty, no to musisz mieć pracę, więc Oczywiście, zazwyczaj że tak. z raczej te raty spłacasz, e, bo żeby wziąć szybką pożyczkę, to pracy mieć nie musisz. No e... tak, ale potem masz duży problem. 1358. Tak, e, więc, e, więc, więc, wiesz, więc to jest takie trochę, trochę słabe, bo mm, no niestety dużo ludzi, wiesz, nie zwraca sobie tam no to trochę uwagi właśnie, że to trzeba spłacić teraz, a potem tak biorą, 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 potem kurde, ale jednak tych pieniędzy nie mam, z czego ja mam to spłacić, więc zaciągają drugą pożyczkę, żeby spłacić pierwszą i tak w kółko. No niestety tak w kółko leci wszystko, no cóż. Więc Dajcie. pamiętajcie, jeżeli macie pożyczać, oczywiście takie, takie narzędzia finansowe też są dla, dla ludzi oczywiście, jeżeli ktoś ma no, jakąś podbrankową sytuację, no, to czasami trzeba, nie? No, bo różne rzeczy Od się zdarzają, 30, tak. ale, ale z głową. A raty, no to wiesz, no, ten mikrofon się sam nie kupił. No, nie, no e, nie, Więc, no ale zawsze wiesz, rata to rata. Ja, znaczy ja raty biorę tylko jak są 0%, bo ja uważam, że innych to nie ma sensu, bo nie będę płacić więcej na przykład, niż bym normalnie zapłacił w sklepie, wolę nie, no, sobie odłożyć tak. i wtedy kupić. A zresztą ja często robię też tak, że ja na przykład biorę sobie raty, a potem spłacam to szybciej i tak czy siak. Spłacam no tak, masz rację. W paru transzach. I to jest właśnie jakby ta kwestia, ja też wymieniając telefon, już Jankowi mówiłem, ja chyba we flacie nawet o iPhone'ie 15 mówiłem, że tak powiem, którego sobie nabyłem. 15 Pro, to e, widziałem go też z w z zerowych watach, że, z zerowym, e, z zerowych ratach procentowych, więc tak naprawdę ktoś mi pożyczył na dłuższy okres, żebym sobie spokojnie spłacił. Dobrze, mało istotne. E, przejdźmy do następnego tematu, Janek. E, Jaki masz następny? Ja temat? mam to pytanie do Ciebie takie. Znaczy, co, czego może brakować osobom? Znaczy, jest mało takich osób, ale zdarzają się takie osoby. Seksu. Tak, Nie, to tego jest zawsze za mało. Tego jest zawsze za mało, ale. Aha, ha, aż, aż, aż mi się źle zaczęło pisać, bo piszę o tym rozdziale. Czego brakuje ludziom, którzy używali iPhone'a? Mało jest takich osób, które przechodzą na Androida, ale wciąż są takie osoby, które gdzieś tam porzucają ten ekosystem albo częściowo telefon, załóżmy z, z Apple'a. Czego im może brakować na telefonie z Androidem, najbardziej używając kiedyś telefonu Apple'owego? Tego, żeby działał. To jest doskonała odpowiedź, czekaj, czy ja tu mam, poczekaj, czekaj, czy ja tutaj mam oklaski? Mam oklaski. Tak, to jest, to jest, to jest dobre, ale nie, tak naprawdę może... Tak serio? Czego, e-message? No właśnie, to jest super odpowiedź, ja ci puszczę linka, mój drogi. Ale ja chyba wiem, o co chodzi. Bo mi chodzi o, ja ci puszczę tutaj na, też na e przy okazji, ale chodzi mi o bipera. Biper mini... Czyli aplikacja, wrzucam to Tobie. Ja zresztą Biper'a mhm. używałem, opowiadałem też dawno, dawno temu w podcaście. Pamiętam, że wtedy chyba Patryk, który też był gościem, razem z Ludwikiem się ze mnie nabijali, albo to Michał, że tak powiem, nabijali się ze mnie, że to jest ten człowiek, nie dość, że człowiek tester, to jeszcze płacę za dostęp do czegoś, co jeszcze nie jest oficjalnie wypuszczone. A to była taki, taka aplikacja Biper, która łączy w sobie różne różne sieci w których rozmawiamy w jedną mhm. aplikację to jest akurat spoko ale było coś takiego że na telefonach Nothing Phone czyli też telefony z Androidem bardzo fajne telefony dobrze wyglądające chwaliły się tym że wypuściły we współpracy tak możliwość dostępu dostęp do iMessage przez osoby które no, używają telefonu z Androidem, znaczy telefonu używały z Apple, a chciały przejść na Nothing Phone i nie, nie tracić tej funkcji e, dotyczącej... To chyba zablokowali zresztą. Tak, zablokowali to, bo tam był problem z prywatnością. Okazywało się, że ta, no, te, wiadomo... te wiadomości przechodziły w ogóle nie przez protokół HTTPS w ogóle i tam jaja były straszne, to zostało w ogóle usunięte ze sklepu, ale naprzeciw wyszła aplikacja Biper i Biper Mini, e, link jest na stronie internetowej, jeszcze jak ktoś wpisze też w Google Biper Mini, ze słuchających to będzie mógł to zobaczyć. To jest taka aplikacja... Aplikacja, którą możecie sobie ściągnąć, ona jest w formie trailera siedmiodniowego, a tak to trzeba za niego zapłacić, ale myślę, że częściowo może to być warte jakieś tam pieniędzy, które są. To jest aplikacja, która daje nam możliwość od y, otwarcia aplikacji do y, wysyłania wiadomości i tak naprawdę uzyskania dokładnie wszystkich funkcji, które iMessage posiada, czyli y, no, przede wszystkim tego... Wychwalonego niebieskiego dymku, tak, że wysyłamy z iPhone'a do iPhone'a tak naprawdę wiadomość, która jest end-to-end -end encryption i na tej samej zasadzie dzieje się to w biperze mini, czyli my wysyłamy sobie wiadomości. Aplikacja wygląda tak, jak wygląda ta aplikacja na iPhone'ie do wiadomości. Możemy wysyłać zdjęcia bez straty jakości, możemy dawać reakcje do tych zdjęć, możemy zrobić odpowiedzi. Są tworzone grupy, więc wszystko jest w tym takim klimacie, jak jest to na iMessage. I tu jest kwestia taka, ja nie skumałem dokładnie, ale my normalnie, jeżeli mamy nasze konto bezpośrednio na, mamy swój Apple ID, to my nim się logujemy w aplikacji Bipper Mini i my tak naprawdę, you don't need an Apple ID to use Bipper Mini. Czekaj, sorry bo tu jest napisane no Mac server in the, in the middle. Unlike the other apps, Beeper mini is a standalone Android app. No laptop, external server, Mac on iPhone required. Ale jeżeli dobrze kojarzę, to i tak musisz Apple ID się zalogować w jakiś tam sposób, żeby móc z tego korzystać. Nie ukrywam, że jest to jedna z fajniejszych funkcji, więc jeżeli ktoś chciałby skorzystać, to ja gorąco polecam, żeby używać tego na tej samej zasadzie, jak te wiadomości RCS, tak naprawdę, które w jakiś mm -hmm. sposób wypychają SMS-y i dają możliwość... Yy, yy, Rozmowy, tak? Między telefonami. Bo my w większości wypadków, jak rozmawiamy nawet ze starszymi osobami, znaczy starszymi tam gdzieś, no to każdy Whatsappa używa, nie? I Whatsappa coś wysyła. I to się zrobił już taki: Ja nie lubię Whatsappa, bardzo nie lubię Whatsappa. Ja też nie, nie polecam. I wszyscy po prostu tym Whatsappem wszystko wysyłają i tak dalej. Teściowa ma iPhone'a, to mi na Whatsappie wysyła rzeczy, to jej chamsko odpisuje na i To ona mi odpisze na i Message, po czym znowu coś do mnie pisze, to na Whatsappie do mnie pisze, nie? To jej znowu na i Message odpisuje. Aż może w końcu, że tak powiem, tutaj zabangla w którymś miejscu, ale 11 lat nie zabanglało, to może nie zabangla w końcu. No ale zobaczymy, no tak to mniej więcej wygląda. W każdym razie polecam aplikacja Biper Mini. Rozwiązanie myślę, że fajne. Masz jakieś ja nie, przemyślenia? Ja, wiesz co, ja nie, nie zgłębiałem tego, tej aplikacji. Musiałbym popatrzeć, jak to wygląda przede wszystkim od strony bezpieczeństwa i szyfrowania. Tak. Bo to, że jakaś aplikacja sobie napisze, że mają wiesz end-to-end -end szyfrowanie, to, to, to mnie to jakoś nie uspokaja, bym wolał to sprawdzić, a nie, tak. że oni mi tak napiszą, yy, więc, więc nie wiem, generalnie spoko, ale no, Apple zapowiedział, że te wprowadzi w przyszłym roku te... Wiadomości RCS. Tak, RCS, -y, więc myślę, że to, bo to... To już tam walić, czy to jest niebieski dymek, czy zielony dymek. Chodzi o to, że yy, no po prostu przez zwykłą komunikację SMS yy, no nie można wielu rzeczy robić. tak? Wiadomości są, yy, wiesz, nie ma, nie ma na przykład polskich znaków, więc znaczy w, dzisiejszych to tak zdjęcia, nie nie? w dzisiejszych czasach to nie przeszkadza. W dzisiejszych czasach to nie przeszkadza ilość znaków, bo zazwyczaj wszystko jest darmowe, ale w sensie w abonamencie no nieograniczona y, liczba SMS-ów ale zdjęć nie można przesłać w pełnym, w pełnym, wiesz, w pełnej rozdzielczości, tam innych plików też nie można za bardzo przesyłać i tak dalej, i tak, tak. dalej. Więc jeżeli wprowadzą te to już tam się to trochę raczej uspokoi, jak akurat tego problemu jakoś nigdy, wiesz, nie, nie rozumiałem, nie, to jakoś nie, nie znaczy było... Znaczy ja po, rozumiem po... tylko ten problem, bo jak ktoś chce mi wysłać z Androida jakąś, jakieś zdjęcie, to wysyła nie, nie iMessage, co jest oczywiste, tylko zy, wysyła je przez Whatsappa. No Whatsapp już wprowadził protokół, w którym nie ma problemu, to zdjęcie jest w pełnej jakości, a też trzeba tam kliknąć, ale wciąż jest to wiadomość po prostu przesłana i widać, że to zdjęcie ma na jakiejś tam st stracie, no ale wysyła i wysyła to po internecie, nie? <laughs> a nie otwierasz to MMS-em. Ja... Pamiętam, że jeszcze niedawno dostałem jakiegoś i było... Kliknij w ten link i zaloguj się, żeby zobaczyć swoje zdjęcia, które wysłane. To proste. Ja, musiał. ja jeszcze tak sporadycznie z niektórymi znajomymi używam Messengera, ale Messenger jest u mnie na przykład nie mam na telefonie Messengera, mam go tylko na na, na kompie kompilety. używam mhm. albo na iPadzie. E, więc po prostu jak ktoś ze mną kontaktuje na Messengerze, to jest dla mnie oznaka, że to nie jest zbyt istotne i może chwilę poczekać. E, szybciej nawet można mnie złapać teoretycznie na mailu nawet niż na, niż na Messengerze. Tak. E, próbowałem przez o Jezu lata no. przynajmniej dwa czy trzy przenieść znajomych na Signala, jeżeli o, ktoś ja chce się ze mną skontaktować, chciałem. ale nikt nie chciał. Wszyscy woleli albo Messengera, albo Whatsappa. Tak, ja stwierdziłem, też wolę Messengera już niech będzie. Już jeden, jeden pies, bo to i tak jest meta. Więc jakby prywatność tam jest, wiesz, głęboko schowana w szufladzie i, i zapomniana. Tak. Więc ja generalnie wiesz, niech każdy sobie używa różnych narzędzi, tylko niech one będą też dostosowane do, do tego, co chce, do czego chcemy ich używać bo jeżeli ty sobie, wiesz, gadasz z kumplami czy z koleżankami o piwie albo o jakichś innych wzdetach, to możesz sobie nawet to pisać na szybie swojego bloku. No tak. Ale e, jeżeli, jeżeli masz zamiar przekazywać jakieś, nie wiem, powiedzmy zwykłe, zawodowe informacje, e, no to warto to robić jednak przez jakieś szyfrowane narzędzia, przede wszystkim, bo ja pamiętam, że ja w jednej mojej pracy miałem dużo kontaktu z ludźmi przede wszystkim z rynku IT, mhm. gdzie jak wiemy, no raczej i to wiesz, w, du w dużych mi międzynarodowych korporacjach, tak. więc jakby już informacje są ważne i cenne. No a ludzie mi wysyłają, wiesz, informacje dotyczące różnych na przykład, nie wiem, przetargów albo takich rzeczy przez Whatsappa albo, albo coś takiego i, Co i stwierdziłem mm -hmm, okej, okay, to może odejdźmy od tego Czekaj, I... pytanie, to była firma technologiczna IT czy nie? Tak, tak, tak. Kurwa, no, i WhatsApp wiesz, takie duże, duże, wiesz, duże korporacje międzynarodowe. Nie będę tu mówić jakie. Tak Mogę jest, tak, później Tak. Powiedzieć. Tak. Tak. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Nawet. E, ale, e, ale, no, to było bardzo, bardzo niehalo i wiesz, ludzie, którzy pracują w IT od 25 lat, a ja muszę ich edukować, czego mają nie robić. No, no i to tak trochę nie, nie bardzo. Tak, ale to jest ten. Co ja zawsze opowiadam na wykładzie, jak mówię o technologiach informacyjnych i bezpieczeństwie, że największym zagrożeniem systemów informatycznych i wszystkich takich elementów jest co? Czynnik ludzki. Człowiek. 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 Dziękuję. Piątkę tak, masz. Tak. Przyjdź z indeksem, to ci wstawię piątkę. Zaliczyłeś przed. Nim. Dobrze. Generalnie wiesz, yy... No, tak samo jak z hasłami, tak? No kurde, od, od, x, lat, od x lat są dostępne róż, różne menadżery haseł. Tak. E, nawet jak już nie chcesz mieć innej aplikacji, to możesz sobie korzystać, załóżmy w Macu czy, czy w iPhone'ie z tego pęku kluczy. Ja akurat z nie, nie korzystam, bo uważam, że nie powinno się wszystkiego totalnie trzymać w łapach jednej firmy. E, w, ale nie Wiesz, pamiętam kilka haseł, takich dla mnie najważniejszych, i pamiętam główne hasło do mojego menadżera. Tak. I. I to mam od 10 lat praktycznie, tak. I ja się nie, nie zawracam ze głowy wymyślaniem haseł. A znam ludzi, którzy do wszystkiego mają jedno hasło. Ewentualnie z, i, i litera na końcu się różni, bo jest albo duża, albo mała, albo z podłogą. No jeszcze, tak, nie? tak, 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 tak. I ja tak miałem na przykład, jeśli chodzi o, 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 tam, o członków mojej rodziny. Mhm. E, mówiłem już wielokrotnie... Że słuchajcie, można zrobić inaczej, musicie stosować inne hasła, i tak dalej, i tak dalej. Grochem o ścianę. Więc ja w pewnym momencie się poddałem i powiedziałem: Dobra, ale jak wam kiedyś zapierdzielą oszczędności całego życia z banku, ja to nie przychodźcie czyste. do mnie. Oczywiście, to ja, tak. ja, ja, ja się do tego nie tykam, bo ja mówiłem I, i wiesz. I to jest to jest smutne, bo ludzie niestety. Nie mówię tu nawet o ludziach starszych, mówię tu o, o generalnie o ludziach, Oczywiście. że wiesz, technologie się rozwijają cały czas, ale razem z, z technologiami rozwijają się też pewne, pewne sposoby na to, jak ludzie mogą nas okraść. Nie tylko z pieniędzy, ale z tożsamości, w wielu różnych rzeczach, tak? Fishing i wiele różnych innych sposobów. Tak. E no przecież cały czas są te, nawet banki już zaczęły przecież tą komunikację, że jeżeli ktoś do ciebie dzwoni od nas, to nie podawaj żadnych haseł, tak? Jeżeli ktoś ci mówi, że zaraz przyjdzie SMS potwierdzający identyfikację z banku, to nie my nie wysyłamy żadnych SMS-ów, tak? A ludzie się niestety na to nabierają. Ja już nie mówię tam o takich głupotach, że ludzie się nabiera, nabierają na blika, no bo to już, to już naprawdę jest niebezpieczne. No tak. Ale y, znaczy, ja wiem, jak jest dobrze skonfigurowany blik, to ci za dużo nie ukradną, bo ja mam limit na bliku, nie? No, najwyżej no mogę stracić nie mają, tam oczywiście. Chyba 500 zł mogę stracić, czyli ileś, batam na gimie. Możesz wypłatę zrobić w ogóle. Tak, a limit dzienny mam chyba 1000 na, na bliku, więc jakby, to wiesz, 1000 zł oczywiście to też jest pieniądz, ale to nie jest, że ktoś mi ukradł pół oszczędności, nie? Ja w ogóle mam ustawiony limit, ale to też opowiadałem przy bezpieczeństwie to ogólnie wszem i wobec zawsze opowiadam. Ja mam po prostu limit na kartach ustawiony po 1000 złotych maksymalnie i jeżeli potrzebuję zrobić większe zakupy i dostaję odmowę... To zwiększasz sobie limit najwyżej. Dokładnie tak. Znaczy no, najpierw się denerwuję, czym się skończył hajs na honcie. Czy jednak jeszcze coś jest, czy trzeba z tym limitem podziałać? I to jest, to jest chyba właśnie typowo najlepsze podejście. Ale a propos, co ty mówisz, to była taka afera dawno, dawno temu, że właśnie przy bankomacie, że ktoś z pyskiem do, do, chyba do banku poszedł, że mm -hmm. dlaczego już tutaj nie ma tego bankomatu na rogu, który był. Tam był na rogu chyba ulicy Świętejskiej skwer Kościuszki w Gdyni. E, a cała, że tak powiem, spruta była o to, że pani miała po prostu, czy, że to zostało wymalowane i tak dalej. Cała była spruta taka, że ktoś obok bankomatu na ścianie wydzierkał swój numer PIN okay. do tej karty. Po prostu wiesz, no jakby kumam, ale ten rozsądek powinien być zachowany. Zresztą ja wprowadziłem całą rodzinę prawie całą, która chciała, że tak powiem, wprowadziłem w menadżer haseł one-passwordowy, familii, Hanka też ma dostęp do moich haseł, jakby mi się gdzieś tam zeszło, trzeba było do tego nadążyć, a poza tym mam, nie wiem, czy kiedyś tobie nie mówiłem albo chłopakom nie pokazywałem, bo jak sobie otwieram one-password, to mam prawie 800 czy 900 różnych haseł tak naprawdę hmm. w różnych miejscach, plus tam, gdzie wiem, że nie będę z tego korzystał, albo potrzebuję na chwilę wejść, to mam po prostu ukrywany adres e-mail żeby ewentualnie potem usunąć ten ukryty alias tak naprawdę i wtedy ja dokładnie wiem, co się dzieje z moimi rzeczami, nie? Przy okazji, przy okazji, bo mi się przypomniało. Jest no? taka aplikacja, zaś ci powiem, jak ona się nazywa, ale powiem ci, do czego ona służy. Ona jest y, darmowa, y, ma jakiś tam limit, y, można za nią też zapłacić, ale mi wystarcza wersja darmowa. 910. Tam, y, jest czasami coś takiego, że y, no, chcesz sobie, wiesz, nie wiem... Pff, skorzystać z jakich, przetestować jakąś aplikację, nie? Mhm. No i nagle się okazuje, żeby żeby ją pobrać albo żeby, się, żeby jej używać musisz podać kurna maila, nie? No. no i co? I twój mail od razu ląduje w jakiejś skrzynce, która z potem może, ta, by, ta, ta. może nie wiadomo, co się z nią wydarzyć i tak dalej. Oczywiście. E, no ale... Przerąbane jest, żebyś musiał zaraz logować się na Gmailu i zakładać po raz o 84. kolejnego jakiegoś nowego maila. Rzeczysta. I na Macu jest taka apka, która się nazywa Temp Box. O. I ona ci e, ona ci e, generuje sztuczną skrzynkę mailową ze sztucznym hasłem jeszcze i możesz też na tej skrzynce normalnie odbierać wiadomości pod tytułem taka, że, on, że ty się rejestrujesz tak no na no twoją skrzynkę wysłaliśmy teraz linka, w którym musisz zweryfikować tam, wiesz, że to jest twój mail. No i przeleździsz ten mail i sobie ten. Ja, ja tak ja wielokrotnie z tego korzystałem i jest to naprawdę bardzo fajna apka. Yy, nie korzystam z niej jakoś tam bardzo często, ale czasami się przydaje, nie? Więc y, mogę, nie wiem, ty ją znalazłeś czy, tak, czy mam ją nie z... mam tak, ten boks... taka czerwona ikonka taka tak jest. tak jest ten box wasim.works, zresztą jest na stronie zajebiste to jest tak naprawdę ekstra to jest rozwiązanie no ba ba bardzo fajna rzecz gdzieś tam na to kiedyś trafiłem i a, ten, I a ten e-mail jest aktywny przez jak długi okres? 24 godziny? Czy tam możesz? Nie, ustawić? dłużej. A dłużej. dłużej? To chyba tam wiesz, co musisz sprawdzić. Czekaj, ja tu mam wszystkie nieaktywne. Powiedz w mi, tym czy momencie. to jest w najlepszej cenie, jakiej jest, czyli gratis? Mówię ci, to jest gratis, ale jak chcesz mieć więcej tych adresów, to tam wtedy to kosztuje coś. Ale no dobra, ja korzystam tam. z darmowej, więc. Nie, no to wystarczy zupełności. Na stronie zresztą powinno pewnie gdzieś tam być. Ale generalnie bardzo, bardzo spoko. To jest w ogóle na nie czy to nie jest jakieś kurde open sourceowe, czy, czy coś takiego. więc... Tak, bo to na GitHubie e... jest tutaj jest nawet. Ten, tak, ten box jest tak, completely tak, tak, tak. open sourced i jest napisane view on github download for Mac, nie? Latest version. Zajebiste. No, więc polecam do takich rzeczy, tak mi się teraz właśnie przypomniało. Ale A. patrzę tylko, że ten ostatni release na githubie był... Y October 28, 2021. No tam z 3 latka temu. Ale to no, ale to tu ma nie spełniać, jest potrzebne. Nie? To nie jest do niczego potrzebne. Tu ma tylko działać po to, żeby wykonać konkretne akcje, czyli tak jest. gratisowy bonusik, rabacik 20%, jak zapiszesz się do naszego newslettera. Właśnie. No i widzisz. I rabacik przychodzi, a twój mail nie ląduje w bazie danych jakiś. Paskud. Ja bym jeszcze bardzo chciał to samo mieć na iPhone'ie, ale widzę, że oni mają tutaj link, który się nazywa Powered by Mail TM, który chyba daje Ci to samo rozwiązanie w... Tak, w, w przeglądarce i możesz też to samo okay. sobie zrobić, poczta okay. tymczasowa. Czyli możesz sobie ściągnąć, albo możesz sobie skorzystać właśnie z e, strony internetowej mail.tm Polecam wam jest też po polsku i mieć tutaj fajnego maila, na którego coś przyjdzie. No zajebiste, bardzo mi się podoba, Janek. Takie technologiczne, bardzo fajne, bardzo, bardzo, bardzo. A ja myślałem, że ja wszystko wiem, a jednak a nie do końca. Widzisz, a tu jednak nie. Nie podoba mi się a to, czy wiesz, Janek. A czy wiesz, A czy wiesz, że, że, że podobno dzisiaj chyba poszła taka informacja, że. Zera jest już gotowa. N nie, czy to jest. Posłuchaj, no bo jest półmetek. Jest Janek, półmetek. Uwaga, czekaj. tu Ja muszę zrobić fanfary. Uwaga, czekaj. A nie, to nie to, ale to się ten, czekaj. Te fanfary też mogą być. To fanfary też, ale generalnie jest półmetek rządów nowego rządu Mateusza Morawieckiego. To jest tak, już w Sejmie bardzo ładnie chodzi o rząd dwutygodniowy. No tak, już połówka jest, tak naprawdę. I to jest całkiem, całkiem dobre. Czyli to jest jeden z sukcesów. Ale gdzie ja mogę sprawdzić, czy ty możesz mi jakiś link podesłać o tej Izerze? Już już, 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 już ci, już ci śle, bo to też tak dopiero przed tym znalazłem. Ale to pokaż, I... bo bym bardzo chciał zobaczyć, czy to ja już nawet tutaj mogę zrobić tajmarka, marka, że to w 41 minucie mamy tutaj już izerę. Znaczy, i, zera, gotowa. i zara. Go, 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 gotowa to jest, wiesz, to też jest za dużo powiedziane. Ogłosili, że, że już ukończyli w sensie, że mają już gotowe, wiesz, jeden do jednego projekty i że teraz będą homologacje tam. I oczywiście pierwsza jest suwem, jak tam wcześniej zapowiadali, wygląda totalnie nijako ogólnie. Ale to jest ta izera, którą. Znaczy to już nie jest. A, to już nie jest, jest... ta izera, którą jechał chyba w jednym z kanałów, nie wiem, tam na YouTube jak Filip Heiser prowadził ten swój kanał przed różnymi problemami, nieważne, to on generalnie jeździł razem z, aha, z tym, z doktorem Kaweckim Kave, się nazywa? Tak, tak, chyba tak. z doktorem Kaweckim w garniturku. jechali i zero, które która nie miała tylniej kanapy, albo tam generalnie nie, nie wszystko wiem, było wycięte. Nie ale, ale zarówno Filip Heiser, jak i pan doktor Kawecki, to jest dla mnie ten sam poziom. Oczywiście, no tak mi więcej e, to wygląda. E, ale, ale generalnie podobno już tam jest, wiesz, że projekt jest już skończony, to robiła Prusze. pracownia Jezu, pracownia się nazywa. Pini Farina, albo przekręcam pewnie, to jest studio projektowe, które zajmowało się m.in. Alfą Romeo i czymś tam jeszcze. Mm -hmm. I podobno wiesz, no tutaj są jakieś zdjęcia, ale to też podobno jeszcze do końca wszystko nie jest pokazane. Jeszcze jak wejdziesz na, na stronę e, oficjalną, możesz też wejść na stronę oficjalną. Już A, już wchodzę. Podsyłam, poczekaj. A, mi, no. Ale oni pewnie za, to pewnie jeszcze to studio projektowe wypuściło to o 21:37 możliwe. E, I oh, wow. i pierwszy ma być suwem ma być hatchback, wiesz, to super, fajnie. Ty, ale ale ja Janek, tak... poczekaj, ten SUV, jak jesteś na stronie Izery, no nie wygląda brzydko. No taki no, Renault niby, trochę. Nie, nie, nie wygląda brzydko, tylko niczym się trochę nie wyróżnia, no bo wygląda jak wszystkie teraz te samochody w zasadzie. Ale to jest, wiesz, to wygląda ładnie, ale ja i tak uwierzę, jak zobaczę. Nie no, ja też bym... No powiem ci, no tak, no masz rację, no dobrze, okej, okay, zgadzam się z tobą. Komfort w każdym calu, ta czcionka jest spieprzona na tej stronie internetowej. Pa, pamię, pamiętam tylko, że według za, tych zapowiedzi rządu, to tam już tych, miało być milion tych samochodów elektrycznych i to już dawno temu. Tak, za piątaka. E, ale to wiesz, e, obietnice rządu wiemy, jakie jest. Tak, od jak... I, to, I to każdego. O, od razu mówię, że każdego, nie tylko tego. Nie, nie, no nie oczywiście, tego. że tak my mówimy tutaj o wszystkich, broń boże, nikogo nie faworyzujemy. Ja się tylko tak zastanawiam w myśli, kiedy oni te zdjęcia robili. Te makiety trzeba z kartonu było nieźle wypiąć, że ta pani w tym kartonie jest w stanie siedzieć, to też nieźle nie? na tych zdjęciach produktowych na samym dole. Jak synek albo jakiś chłopczyk do niej biegnie. Taka pani blondynka z długimi nogami z samochodu wystająca. W każdym razie podobno handlu. jest już, podobno jest ready i teraz już tylko właśnie homologacja, wjechanie na taśmy i będziemy mogli się cieszyć. A swoją drogą, e... oni to będą produkowali w Polsce na pewno? Bo... Mm, wiesz co, nie wiem, czy niech inni mają to robić. Ja pierdolę. Tak mi się coś, tak tak, mi się coś wydaje. Tak, bo generalnie ten Electromobility Poland, nad którym pracowało, nad tym wszystkim chyba, tak, nad tym samodem elektrycznym mm -hmm. Izery, to generalnie zbudowali jakąś siedzibę, brali kupę hajsiwa i tak dalej, a nic się dalej nie działo tak naprawdę w tym, w tym temacie. No dobra, ale zobaczymy. Znaczy, ja ci powiem tak, Janek, jeżeli to by rzeczywiście, znaczy wiadomo, że teraz polskie, w jakimkolwiek tym czy amerykańskie, to wszystko to jest korporacyjne, duże tak naprawdę, tak? Ważne, żeby ośrodek zarządzający był z jednego miejsca. No tak działa gospodarka globalna, tak działają. I w taki sposób definiowana jest nowa ekonomia, można by było powiedzieć. No, nie, nie, nie ukrywałbym, że jeżeli fajnie, żeby był jakiś samochód powracający, który jest jakimś polskim pomysłem, jest produkowany, to byłoby całkiem spoko. Zobaczymy, co będzie dalej. Liczę na to, że to może wyjedzie. Ja samochód może bym zmienił, ale nie wiem, czy na to, bo tak jak patrzę na, tu, na tego białego Suwa, to on z boku trochę wygląda jak jakieś Renault, z dupą trochę od Volvo, i przodem nie wiadomo od czego. Ja, ja mam nadzieję, że mój obecny samochód będzie mi służył jak najdłużej. Co prawda, ob obstawiam, że przed 2035 będę musiał zmienić, bo no, mój samochód będzie miał wtedy już 15 lat, a 15 lat to jest całkiem jednak sporo, e, a chciałbym jeszcze kupić chyba samochód jeszcze z silnikiem spalinowym. E, no chyba, że już po 2030 roku zobaczę, że infrastru infrastruktura elektro elektromobilności w Polsce będzie już jakaś. Ale struktura to jedno, a baterie to drugie. E, dobrze, ponieważ... I... no, 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 no mów, 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 sorry. Nie, bo ja mam, ja mam z elektromobilnością jeden problem. E, te samochody mi się podobają pod kątem bycia gadżetami. No, są spoko. Tak, jak ten Cybertruck, którego Tesla teraz pokazała, który no, nie jest trochę taki fajny, jak miał być moim zdaniem, ale nie o to chodzi. Polska infrastruktura jest na razie do bani, no moim tak, zdaniem, tak. ale wiadomo, infrastruktura będzie się zmieniać, tych samochodów się kupuje coraz więcej, więc to będzie jednak napędzać rozwój tej infrastruktury, ale no. Tankowanie samochodu trwa 5 minut, a, a no tak, ładowanie to, trwa, no tak, nie tak. wiem, nawet jak trwa 40 minut, to o 35 za dużo. No tak. Y I ja bym chciał, żeby były tak baterie i taki sposób ładowania. W Przyszłości, że ty możesz faktycznie w 5, dobra, 10 minut naładować pełen akumulator samochodu. Jakby no. nasz Norbert cała posłuchał, że tak powiem, to by się tutaj za głowę złapał. jest jedna kwestia. A druga kwestia jest taka, że ostatnio ktoś pokazywał, że mają Golfa w Niemczech, oczywiście tutaj für Deutschland, niemiecki film, ale w golfie siedzi i włącza samochód. Tam pokazujemy, że zasięg 280 czy 310 km. Pokazał, że włącza ogrzewanie, nagle <grym> spadło do 110 <grym> No to jest oczywiste, no To, jest, to no. ja widziałem, ja widziałem też jakiś ostatnio na, na Twitterze ktoś e, wrzucał, że Tesla jechał z Warszawy do, do Krakowa albo do Gdańska, no. nie pamiętam. Do Gdańska, do Gdyni, do Gdyni. I, I musiał jechać za tirem, żeby być w tunelu aerodynamicznym, bo mu, wiesz, zasięg się Bateria skrócił. Się... No nie, y, powiem tak, tylko jeszcze jedna rzecz. Y, hmm. Tutaj, nie wiem, ze środka Izera jakaś jest pokazana, za biała jest w środku. No ja dzieci swoich to bym tym nie przewiózł, bo u mnie w samochodzie to skórek od banana i nigdy tak wysuszonych kabanosów wielkości pestki, pestki od jabłuszka nigdy nie widziałem, że tak powiem. Więc to by się mnie nie sprawdziło, takie białe białe, że tak powiem. Ja jeszcze człowiek pracy jestem i ręce takie w tym, to, to nie wiem. To nie wiem do końca. Ale... Nie no, to ty, to, to ty właśnie jakiegoś pikapa powinieneś sobie kupić. No właśnie, Izera, Izera. Ale... Może, Ale... może właśnie Cybertrucka od Tesli. Mm. Mi się jedna rzecz podoba w, w Tesli. Znaczy to wiesz, to wszyscy wiedzą, mi się podoba ten duży ekran i najfajniejsze jest to, że jak Nieważne, silnik nie musi chodzić w samochodzie. Ekran będzie działał, będzie ciepło, możesz sobie Netflixa odpalić, albo inny streaming i czekać, kurwa, jak się skończy trening jakiegoś dziecka i sobie po prostu siedzisz, oglądasz, nie wiem, albo czekasz, bo ktoś zaraz do ciebie przyjdzie i sobie oglądasz. No to powiem ci, to, to, to kupuje mnie po prostu całkowicie, nie? Oczywiście tylko w postoju, a nie w czasie jazdy. To jest oczywiste. No, to albo słuchasz podcastu już na kawie czy innej kultury, i tyle, no. No Janek taki zamyślony, posłuchajcie, kręci wąsem i co tak myśli? Brodą kręcę. O, ja oh, przepraszam, brodą. Co ja tu robię? Widzisz, ja nigdy brody nie miałem ani włosów na głowie, więc nie mam czym kręcić. No Okej, okay, dobrze. Możesz pokręcić palcem. To pokręcę, dobrze. Trzymam kciuki. Mimo wszystko, ja jestem patriotą, kocham Polskę. Jakby to wyszło, byłoby fajnie, tylko. Pewnie, Janek, za 10 lat czy 15, jak się spotkamy, to będziemy dalej mówili i zera miała być, Zara, ale proces homologacji wciąż trwa. Dobrze, jeszcze jedna rzecz. Ale jak gdzieś, ja gdzieś, widziałem, ja gdzieś <grym> widziałem koncept elektrycznego nowego malucha. Elektry... To bym kupił. No, no Fiata 120. No ja wiem, 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 tak, tak, tak. No, to, może. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem, ja jeździłem, rodzice mieli Fiata, a potem mieliśmy Golfa chyba jedyneczkę. Potem no, jakiegoś pasata z Niemiec ściąganego, że tak brak, powiem, na częściach. Span e, a potem już był Citroën Berlin für Deutschland. ale guten Nacht zum Zamen, la la la. No, wir, y, no, no, wir sprechen i tak dalej. Ty powiedziałeś, że jak twój samochód przekracza 15 lat, to trzeba będzie zmienić. Mój samochód ma obecnie 12 lat, Janku. No to masz jeszcze 3 lata. Mam jeszcze 3 lata, więc możesz jeszcze dokopić, albo będą 0% na samochód. Nie, to... ale ja, ja robię małe przebiegi. Więc no ja stamtąd. żartuję, ale mój ma 214 tysięcy przejechane, więc póki co jest... No mój, przecież, mój przez 3 lata, który skończył 2 miesiące temu, ma 32. A to rzeczywiście w ogóle się nie poruszasz, no. To gdzie ty jeździsz po tej Warszawie? To po Warszawie właśnie zakupę. nie jeżdżę. Po, po Warszawie prawie w ogóle nie jeżdżę. Jeżdżę pod Warszawę albo gdzieś tam na jakieś wakacje. Po Warszawie jeździ komunikacją najczęściej. No i dobrze, bo jest dobrze skomunikowana, zresztą to ostatnio mi też ktoś powiedział, kto mówi, że jak jeździ do Warszawy, to samochodem wcale nie wjeżdża, albo w ogóle przemieszcza się po prostu dojeżdża koleją, a potem się przemieszcza w innym, bo jest doskonale skomunikowana i nie potwierdzam, nie zaprzeczam, bo dużo nie jeździłem, a jak przyjeżdżałem, to stawiałem samochody w park and ride i się przemieszczałem. Dobra, korzystałem, rzeczywiście jest skomunikowana spoko. A wiesz, że w Trzewie darmowy jest transport publiczny? A to w bardzo wielu miastach wiesz, ostatnio zrobili to chyba w koninie. Teraz ostatnio na, w ostatnich dniach jest chyba Ja właśnie słuchałem, że chyba w 50 polskich miastach jest darmowy transport publiczny. Mhm. To jest bardzo fajna rzecz, tylko też trzeba pamiętać o tym, że to się opłaca tylko w mniejszych miastach. Tak w dużych miastach się to nie opłaca, ponieważ mhm. w bardzo dużej mierze właśnie... Ogólnie działanie transportu jest też finansowane właśnie z biletów, więc jakby ci miało nagle w takiej Warszawie, czy nawet w trójmieście no, no, to odejść, no to, to, to byłoby kiepsko, ale uważam, że jakby, jakby sama inicjatywa jest bardzo, bardzo Dobra, słuszna. Bo oczywiście. oczywiście, żeby mieć darmową komunikację, trzeba płacić podatki w danym mieście, tak? Więc to jest zachęcanie do tego żeby ludzie się tam meldowali, płacili tam podatki, w związku z czym tak czy siak przynosili więcej hajsu do, do tego budżetu miasta, więc no, wszystko się spina, no. no to się... Hajs się zgadza. Ale wszędzie się hajsy muszą zgadzać, Janek. U każdego się hajsy muszą zgadzać. No. To dlaczego u mnie się nie zgadzają? Ale u mnie też się nie zgadzają, ale nie chciałem tak puentować, no. Musiałeś? No, musiałem. Tak ja, jest. Ja wiem, to właśnie dwa nudasy. Może też pewnie nie nudasy, to też słabo zabrzmiało na koniec, że tak Co, powiem. co ja tu. Bez niczego siedzę? Nie, no, siedzimy, uwierzcie nam. Janek ty, ma ciemną koszulkę. Się do fotela. Janek ma ciemną koszulkę, ja mam jasną koszulkę, no, ale uwierzcie, że jesteśmy ubrani, więc nie nudasy, ale luźno, nie luźno, tylko smutno przy kawie. <laughs> o, ty, ale jakby to. Nudasy luźno. <laughs> No ale tak jest, no, co wy chcecie. Luźne nudasy. Luźne nudasy. Chcemy w podcaście Luźne, Luźne nudasy. nudasy. Od dzisiaj. Będziemy kręcić. Dobra, nie, bo to <laughs> dość słabo, że tak powiem. Dobra, słuchajcie, czy, bo samochodowo mam jeszcze jedną taką krótką rzecz tak naprawdę, ale nie wiem, czy to wrzucać teraz, czy już sobie odpuścić, ale to tylko powiem, bo może masz jeszcze, Janek, coś, co chciałbyś wrzucić? No, mów, 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 proszę bardzo. Widziałeś, to ja sobie tutaj zrobię, A, bo nie będę robił tej marka, tylko zostawię to po prostu tutaj w segmencie samochodowym, takim krótkim. A widziałeś może nowy, nowy no, nową reklamę. częściowo, o haśle Jest Of Corsa? Nie. Czekaj, to ja ci podeślę i nasi kochani słuchacze, ja zresztą ostatnio zacząłem tym katować niektórych swoich studentów na marketingu, bo bardzo mi się podoba ta kreacja ogólnie. Jest of course'a, to jest nowa kreacja i kampania reklamowa Opla. Ja ci zaraz to puszczę, tylko czekam. muszę sobie wejść na YouTube'a, znaczy nie puszczę ci, to tylko ci pokażę. Jest of Course, to jest reklama na oficjalnym kanale Opla. I teraz tutaj są trzy kropeczki. Polskim czy niemieckim? Niemieckim. Nie, no, amerykańskim nawet, ci powiem, okay. tak? czy tam międzynarodowym. Puszczam. Chociaż cię... Opel jest tak naprawdę francuski. Tak, ta, ta, to wszystko w ogóle. Tam... Teraz. Teraz już tak. No na, nawet. No tak. A jak jeździsz Oplem, to tak naprawdę nabudzi Renault Trafica, który nie jest we Francji, a w ogóle gdzieś tam w Hiszpanii czy jeszcze gdziekolwiek indziej. No, ale to jest globalizacja. Bo, bo oglądam. Y a. włączyłeś sobie? Tak. Czekaj. Uuu, nice. Yes. Of course. So. Zajebiste to jest. Słuchajcie. Janek ma... e, dobre. Janek ma trochę tak przymrużone oczka. Jest zadowolony. Nie wiem, czy to bo... jest Bo dobre by było na dzwonek w telefonie. Ale zajebiste. jest. of course. Sir. Mam, Dobra, później sobie obejrzę całość. A, sobie nie całość. Ale właśnie chciałem, y zauważyłem, że ja od lipca, że tak powiem, muszę pójść do alergologa, bo od lipca mam tak zawalone gardło katarem, że ten mój ładny radiowy głos przestał być taki ładny, tak naprawdę. Ale słuchajcie, to jest kreacja Oploska i ja dawno nie widziałem, zresztą to też Wojtek Kardyś wrzucił na swoim, Kardys, na swoim Xie, czy Twitterze, czy gdziekolwiek, w każdym medium, w którym jest, ale ja to trochę wcześniej zobaczyłem niż on jest, coś mi się udało In zobaczyć. In your face. Yes, of course. Aria, dokładnie, ale ja tego nie rzuciłem. Ople wszyscy znamy, niektórzy mówią, że jazda, jazda samochodem Opla to jest, nie wiem, różne rzeczy. Ja jeżdżę Oplem, zresztą mój kumpel mówi, że Moja Opel. to... Moja mama ma kursę. No, bardzo dobry samolot. Jest of course, a bardzo dobry pomysł i dobry ten. Ja mam insignię, mój kumpel mówi, że to nie jest samochód, czym ja jeżdżę. Mówi: Ty nie jeździsz samolotem, ty jeździsz Oplem, dobra, niech tak pozostanie. Na szczęście się nic specjalnego nie dziedzi, się od mechanika odebrałem, tragedii nie było. Rutynowe i standardowe rzeczy, które trzeba było zrobić. Ale Corsę znamy jako no, fajny, miejski można by było powiedzieć samochód, i sama kreacja ze słowem jest of course, a to jest oczywiście gra słów jest of course, tak? I. To jest taki bardzo dynamiczny, bardzo dynamiczny, bardzo dynamiczna kreacja, bardzo dynamiczna reklama, w której osoby pojawiające się w tej reklamie zadają pytanie, a taki lektor odpowiada: Yes. Of course. So. I pojawia się samochód, który no, pokazuje wnętrze tego samochodu stabilność, że jest elektryczny, że nie tylko jest elektryczny, że szybko się ładuje, ale jest też samochodem na benzynę. Więc jak ktoś nie lubi elektryka, to może, więc jest jakby ta sama buda, tylko w ujęciu elektrycznym lub benzynowym. Ale chodzi o sam fakt, że ona tak wpada w głowę, że jak ja teraz gdzieś tam mijam swoich studentów albo rozmawiamy, to wszyscy jest of course -a, bo to jest strasznie, strasznie dobre, tak? No, na początku filmu pojawia się pani i trójwymiarowa reklama samochodu, zadaje jakieś pytania, tam pojawia się yes, of course -a i potem pojawia się cała dynamiczna akcja tego. Dwuminutowa reklama, która jest tak soczysta, że autentycznie chcę pójść do salonu Oplay, i powiedzieć jest of course i zapłacić pieniądze. Jeżeli by było na 0%, to ja bym mógł wziąć, nie ma problemu. <grym> na raty 0%. Tylko pytanie, ile lat bym to musiał spłacać, ale jest of course, mógłbym to tak ogarnąć. Bardzo mi się podoba, więc jak macie okazję, to zobaczcie, to tak naprawdę w miesiąc zyskało 6,5 miliona wyświetleń. Nie mam tak naprawdę specjalnego porównania, ile osób i jak szybko zyskują reklamy, tym bardziej na Oplu, filmowe, które się pojawiają, ale to tutaj jest, powiem, całkiem niezłe. Bardzo mi się to podobało. Spoczko, spoczko. Później sobie cały obejrzę. Zresztą Janek, ja słuchaj. Janek puścił no. sobie w tle, więc usłyszeliście, że mówi, że jest dobre, więc nie dałem ciała. Powiem ci, że ostatnio Taki bardzo szybki temacik, Zamówiłem sobie kolejne jakieś nowe książki do, do czytania. I mówię do mojej, przychodzę z zamówieniem, bo ja zamawiam sobie w Bonito, które ma po drugiej stronie ulicy. Mhm. I mówię do mojej żony: Ty wiesz co? Tak, sobie właśnie zdałem sprawę, że ja, kurde, czytam same takie optymistyczne książki. Pierwsza książka to jest, nazywa się George Floyd. Pokazuję tutaj. Adamowi. O, to jest książka oczywiście o, o George'u Floydzie, który został, e, e, zginął po przygnieceniu przy kolanem przez policjanta, tam chyba z dwa lat temu czy trzy. Mhm. Druga książka, to już taka troszkę większa cegiełka, to jest e, Imperium Bólu, Baronowie Przemysłu Farmaceutycznego i to jest o mm, to jest o tym... O Saklerach, czyli o tych, którzy produkowali e, ten lek e, Oksykotin, który zapoczątkował tą całą epidemię opioidów w Stanach. Tak. E, no i tutaj trzecia, trzecia książka jest najbardziej e, najbardziej optymistyczna, czyli Beze mnie jesteś nikim: Przemoc w polskich domach reportaż. E, same takie książki czytam, e, powiem ci i trochę zaczynam się o siebie powoli martwić, ale mimo wszystko, a tu mam jeszcze taką książkę, ona już jakiś czas temu była ku, kupiona, Czystka. Też, e, czystka to śledztwo geologiczne prowadzone z dystansem niepozbawionym czułości i tu też jest o jakichś właśnie dziwnych, dziwnych, strasznych rzeczach. Dużo mam takich książek, ale bardzo dobrze mi się to czyta. Dowiaduje się trochę o świecie i tak dalej. A gdybyście posłuchajcie, zobaczyli z jaką pasją Janek to opowiadał, jak zaczął lśnić tutaj w ekranie, że tak powiem, jak mu zajaśniały oczy. W ogóle tutaj, no... Wiesz, co ja mam? Ja sobie, tak ja sobie wszystkie, jak kupię nową książkę, to dokładam sobie na kupkę, którą mam na biurku. Ale pytanie, czy to przeczytałeś? Tak, ja, właśnie, właśnie chodzi o to, że. Ja tu mówię do mojej żony, no odkładam na kupkę. Ona mówi, dobrze, że nie kupkę wstydu. Ja mówię, no właśnie, nie wstydu, bo ja do niej co prawda, bo to jest takie wiesz, o. jedną przeczytam, dwie dołożę, mhm. ale, ale mimo wszystko cały czas czytam. Ja na dzień dzisiejszy mam w tym roku od kwietnia przeczytanych 40 książek. O z czego? Ty z czego, z czego czterech Isaacsonów. O szczegółach czterech O nie, co za typ. No ja. ja, więc, ja więc idzie dobrze. Ja aż tyle nie mam. No po prostu poczekaj, czy to, to będzie ten dżingiel? Nie. Brawo prawissimo, brawo, prawissimo, brawo, brawo, prawissimo! To, to dla Janka w dokładnie tak. No. Janek, jestem w pełnym szoku. Ale wiesz, co to jest? Dla mnie to jest o tyle ciekawe, że ja Stos. wcześniej tyle nie czytałem. Ja jeszcze w zeszłym roku miałem coś takiego, że ja wiesz, od deski do deski to jedną książkę może przeczytałem. Tak. Więc fajnie, bo głowa mi się otworzyła po prostu. Teraz, teraz skończyłem właśnie e, książkę, która się. Rzuciłem dzisiaj do, u siebie na Instagram e, podcastowy tą książkę. Nazywa się ona Page Boy. Mhm. To jest autobiografia, w zasadzie taki pamiętnik e, Eliota Page'a aktora, który wcześniej był powszechnie znany jako Ellen Page. E, e, dlaczego tak było, no to musielibyście przeczytać książkę, ale pewnie nawet w internecie znajdziecie o tym informację. Mówię tylko właśnie, tylko po to, żebyście skojarzyli, o kogo mi chodzi. Bardzo, bardzo fajna książka, Na wyszła miesiąc temu. Ja na nią trochę czekałem dłużej na polski przekład. E, I no... Ciężko się to w pewnych momentach czytało, ale to dlatego, że po prostu nigdy sobie nie wyobrażałem, jak to jest, kiedy człowiek się przez całe swoje życie czuje źle we własnym ciele i w tym, jak go inni postrzegają. Więc uważam, że warto przeczytać, tylko trzeba mieć trochę nie chcę też, żeby to źle zabrzmiało ale uważam, że trzeba mieć trochę E, otwartą głowę na Oczywiście. to, bo to nadal w Polsce nie jest łatwy temat e, i t, trochę, znaczy trochę, trzeba mieć w sobie też empatię i, i po prostu takiego ciepła do drugiego człowieka e, i, i naprawdę dobrze się to czyta, e, bardzo ciekawa jest ta książka, ona nie jest długa, ona ma tam chyba ze 300 stron, Wydało ją, wydawnictwo marginesy, więc polecam. Ja mam kubki wstydu, niestety, Janek, bo ja też mam dużo fajnych książek i tak chcę się zabrać, nie mogę. Na Kindlu dawkuję, czytam co nieco, tu mam też dużo fajnych książek, plus kilka magazynów sprawnego marketingu, który się zaczytuje, który jest mi. Przepraszam, marketer plus, nie, sprawny marketing, nie, marketer plus. Marketer plus, który jest mi dość przydatny, że tak powiem, w różnych moich przedsięwzięciach, które są, więc dużo ciekawej wiedzy, ale mam w tej chwili pięć z ostatnich, czyli prawie cały rok mam nie przeczytany, bo nie miałem kiedy tego otworzyć. Cztery leżą, nie zamknięte, jeden jest otwarty, więc to jest dość żenujące, tak naprawdę, z mojej strony. Tym bardziej Tobie gratuluję, że masz to zacięcie i czytasz. Ja też lubię, ale jak zazwyczaj znajduję chwilę na przeczytanie, Czytanie to jest to w łóżko, a jak zaczynam czytać, to zaczynam zasypiać. Nie, i to jest ten problem. Czy... No to właśnie wiesz, to tak nie wiem, czy ja to mówiłem ostatnim <laughs> razem, jak rozmawialiśmy, ale gdzieś na pewno wspominałem o tej nowej biografii Isaacsona, którą napisał Isaacsona o Ilonie Masku. Że tam się to fajnie czyta, ponieważ tam są krótkie rozdziały, tam jest tam 10-15 stron ma rozdział, tak. tych rozdziałów jest 95. Tak ale to jest, wiesz, tak, że nawet jak jesteś zmęczony, to sobie, wiesz, wieczorkiem jeden rozdział machniesz, nie? Przed snem. No tak. Hmm. Więc, no więc i to się, to de się de fajnie de czyta. De facto w jedną czwartą roku masz przeczytaną książkę, nie? No. w no ma 900 stron. No to posłuchajcie, jakby dajemy wam challenge na 2024, bo zaraz się zaczną postanowienia noworoczne, że tak powiem, więc ja, moje postanowienie noworoczne jest takie, aby nie robić postanowień noworocznych. Ha! Bardzo dobre postanowienie. Dobre postanowienie. Żyjmy tak jak chcemy, więc w takim razie przejdźmy do ostatniego segmentu. Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślę. Oczywiście nie chodziło o to. Z kodem LPK 2023. 20% zniżki na kawabiurze.pl. Na kawę marki Wenecja. Posłuchajcie. Przypo przypomniało mi się coś, poczekaj, bo no, zapomnę. No dobrze. Ja poleciał ten fragment yy, z tym. Poleciał ten fragment z jeden z dziesięciu. Tak, z jeden dziesięciu, nie wiem. I, I na pewno, pewnie każdy już słyszał historię pana Artura, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, który, tak jest, który, który rozbił bank, po prostu wygrał jeden z dziesięciu po tych tam iluś latach. I ktoś napisał czata GPT, który odpowiada w stylu pana Artura. Pod tytułem, pod tytułem, nie wiem, zadajesz pytania, zadajesz pytanie, załóżmy, nie wiem, jaka jest stolica Polski? Stolicą Polski jest Warszawa. Na siebie. <grystanie> o Jezus. Aż to wpiszę, żeby to w opisie dać. Artur Baranowski. Jeden z dziesięciu jeden z 10. Ej, ej, muszę pamiętać, jak to ładnie napisać. Taki tutaj, y, y, hak y, pamięciowy, ale pewnie zapomnę, jak to tak zrobić. Ale wracając y, na kawa w biurzepl, y, nasz partner podcastu, y, kawa marki Wenecja y, z kodem LPK 2023. Macie 20% taniej, więc zapraszamy, Wenecja, znane wam Oro, znane wam Platino i Krema czy Supremo ale doszły też bardzo ładne opakowania, takie 250 gramowe specialitę, tak bym to ładnie powiedział, Grande Rivera, San Marco, Colombina i Carnival. Więc polecam bardzo fajne kawy, bardzo wyraźne i dobrze smakujące. Więc polecam, tutaj jest promo 10%, ale jeszcze dodatkowo z naszym kodem e, możecie rozbić bank, tak jak rozbił pan Artur Baranowski, w jeden z 10, ale to ładnie spiałem w klamrę. A Janek, Kurwa, nadajemy. I w przeciwieństwie się. do Wenecji nie musicie mieć do tą kawy biletu głupionego. Dokładnie tak, ale pamiętajcie, że ta kawa jest wam potrzebna na święta Bożego Narodzenia, bo wujek, ciocia, babcia, dziadek e, do mm, tortu orzechowego. Czy innego jak i szamiecie w czasie świąt kawa popijająca i przeczyszczająca będzie? Zacna. Już przestanę pierdolić, Janek, wiesz, bo to. Przeczyszczająca? Przede wszystkim. Przeczyszcz... Przede wszystkim. Ja tutaj... Smakował ci karpik synku, to teraz masz przeczyszczającą kawkę. Teraz musisz sobie kaweczkę zapieprzyć. Dziękujemy Wam bardzo. To był 205 odcinek w starej, dobrej formie. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Udostępnijcie, zasubskrybujcie i poleccie będzie nam bardzo, ale to bardzo miło. My się pewnie niedługo słyszymy. Razem z Wami był Adam Borodo i Jan Urbanowicz. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Słuchaliście LPK Podcast. Zapraszamy na www.luźnoprzykawie.pl. Do usłyszenia jak zawsze w piątek, punktualnie o 7 rano.